W duecie z Joanną Liszowską obie od jurorów dostały szóstki. Teraz zaśpiewa solo i przekona nas o swojej prawdziwej mocy. W piosence z musicalu opartego na super przebojach grupy ABBA, czyli Mamma Mia, Agnieszka Włodarczyk. Lubię ten styl tamtych czasów, dzieci kwiatów, to jest fantastyczne. Wydaje mi się, że ty bardzo do tego pasujesz, ale zobaczmy, co powiedzą jurorzy. Elu, jak? Love and peace? Rzeczywiście pasujesz do tego numeru. Wiem, że jesteś chora i tak sobie radzisz dzisiaj, fajnie, jak na chorobę. Było parę nieczystych dźwięków niestety, ale wyrazowo bardzo fajnie. Dziękujemy bardzo. Edytka dzisiaj bardzo poważna, tylko powiem państwu, że dzisiaj Edyta zaśpiewa wielki przebój. Przebój z musicalu Metro. Przebój, który tak naprawdę otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Ja sam wiele razy byłem na tym musicalu i wtedy marzyłem, żeby poznać Edytę. Tak, potem mi się dopiero udało. Edytko, jak Agnieszka? No, ja też jestem trochę przeziębiona. Ciekawe, jak mi się dzisiaj uda zmierzyć. Joasiu, ty jesteś chora? Agnieszka, przepraszam, Jezus Maria, Gusio, jesteś chora? Nie, po prostu artysta się nigdy nie przyznaje. Nie, ja mam zdarte struny, po prostu za dużo ćwiczę. No bo właśnie mam takie wrażenie, że albo była za troszeczkę za wysoka tonacja, albo jesteś troszkę osłabiona, bo nie dociągałaś pewnych dźwięków troszeczkę. Natomiast barwa do tych piosenek idealna. Masz? Tak, absolutnie tak.